Cześć, przed Wami bitwa na Balamo, w której zrobiłem nowy rekord obrażeń właśnie na tym podwodniaku, a także mój nowy rekord obrażeń na wszystkich podwodniakach, więc troszkę tego będzie. Bitwa była nagrana na streamie bodajże, albo i przed, już kurczę, już mi się myli. Trochę więcej gram, więc już mi się myli, czy to było na streamie. Nie, to nie było na streamie, chyba sobie to przed streamkiem zagrałem. Ogólnie uważam ten okręt podwodny za najlepszy, jeśli chodzi o drzewkowe, i ogólnie chyba najlepszy ze wszystkich, głównie przez to, że jest najbardziej uniwersalny. Torpedy akustyczne mają 12 km zasięgu, więc całkiem w porządku. Mamy dużo hapsa, 20 200, więc trochę możemy przeżyć. Brakuje odrobiny więcej bycia pod wodą. Można to oczywiście tutaj jeszcze zbuffować, zmieniając moduły. Niemniej, tak jak jest teraz, jest według mnie w miarę optymalnie. No i cóż, standardowo polujemy tutaj na wielorybki, czyli na pancerniki. Takie, które stoją na kotwicy, są najlepsze, po prostu chapią wszystko, przyjemnie się torpeduje. Tutaj losowanie, no prawie najgorsze, mogła być jeszcze lotnia, lotni nie ma, są aż 4 dedeki. No i oczywiście też po naszej stronie zawsze jest podwodniak. Podwodniaka dobrze jest spocić, po to, żeby nasza flota się nim zajęła. Dosyć. Zobaczcie tutaj na mapę teraz. Nasz niszczyciel aktualnie przechwytuje podwodniaka, a ich niszczyciel poszedł na kapa. No lepiej mieć niszczarkę niedaleko siebie, żeby tam wspomagała. Przynajmniej ja tak lubię. Wtedy jest trochę bezpieczniej. Ale wiadomo, każdy płynie w swoją stronę zazwyczaj. Jak widzicie, jeśli chodzi o strzelanie z pinganiem, dobrze jest to robić na prawie maksymalnym zasięgu. I tak Shikishima ma zasięg tutaj, zobaczcie. Bombki cały czas spadają niedaleko nas, więc niestety. No wiadomo, teraz są te cheaty z namierzaniem. Ale tutaj jeśli chodzi o Shikishimę, to nie wydaje mi się, żeby go miała. Zwyczajnie za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć, że już tak dobrze nie trafia. No i Sojusz tutaj, jak widzicie, został srogo pokarany za to, że sobie stoi, się nie rusza. Shikishima szybko poszła po rozum do głowy. I tutaj będziecie mogli zobaczyć, że nawet taka krowa, o, to jest przepotężny okręt i no słabo się nim manewruje. Niemniej, jeśli gracie na odchodzenie, to możecie wymijać nawet najszybsze torpedy, bo Balao ma najszybsze akustyki w grze bez żadnego problemu. Więc tutaj te płaczki wszystkie, które mówią, że nie ma co zrobić. Popatrzcie, co robi Shikishima, okręt, który praktycznie nie skręca. Będzie mógł wymijać praktycznie wszystko. Oczywiście, nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze jest gdzie, nie zawsze jest jak. Przede wszystkim najpierw trzeba się dobrze ustawić. No, co ja mogę poradzić? Suby są po to, żeby przeszkadzać w grze, podobnie jak lotnia. I tyle. Więc tak to wygląda. Na blisko już teraz i tak mają nieciekawą sytuację, bo zwyczajnie nie mogą się za bardzo bronić. Niewiele na to można poradzić. Wargaming tak zadecydował i tak jest. Tutaj bardzo chcą, żebym spotował. No, będę spocił, jak będzie bezpiecznie. Tutaj cały czas sobie sprawdzam, ten dedek jest niedaleko, więc dla mnie to nie jest bezpiecznie. Niestety. Póki jest coś, co może nas wyspotować, musimy zawsze grać w miarę ostrożnie i uważnie. Zauważcie, że ta bitwa będzie całkiem wyrównana. No nie będę spoilerował, jak się skończy, bo myślę, że dosyć nietypowo i że większość z Was będzie zaskoczona.
Chociaż może i nie. Już dużo graczy widziało praktycznie wszystko w tej produkcji. To, że położyć można każdą bitwę, to jest jasne. Tutaj mam do siebie żal, że nie skończyłem tej Shikishimy wtedy, kiedy mogłem. On się tam teraz wbił w wyspę i no mogłem sobie na spokojnie go dotorpić, zanim on ten manewr tutaj cofania zrobił. To mówię, to był błąd. To był błąd i to kosztowny, no ale co zrobić? To jest gra błędów. Kto popełni ich mniej, ten wygrywa. Nie powiem, że się nie połakomiłem na Republikę, żeby sobie ją przytorpić, bo się połakomiłem. No i później takie są konsekwencje. Jak widzicie, teraz kiedy sobie oddaliłem się od Dedeka, mogę na spokojnie spotować. Nie ma już wtedy problemu. Jeszcze mnie tutaj zahaczył splashem. Te splasze tych bomb są naprawdę olbrzymie. No ale co zrobić. Tutaj pamiętajcie, że tych erek jest mało na podwodniakach, więc są takie obrażenia jak tutaj, że weszły tam od zalania na chwilę czy coś, jesteście na powierzchni, to trzeba olać. Niech już ten damage zostanie zjedzony, trudno. Jak widzicie, taki okręt podwodny może trzymać całą flankę gdzieś tutaj w ryzach. Oczywiście ten gearing tutaj był mega pomocny. Shima, jak widzicie teraz, szkoda, że Giring nie był bliżej Shimy, żeby jej pomóc z tym dedekiem. No, Iwami też ma niby ostrzał na tego dedeczka tam za nami. Tutaj no, powinien być zmieciony. Ja wiem, że Giring za bardzo nie może strzelać, bo ma po swojej prawej stronie okręty. Ale nieustraszliwie tam powinna zostać rozwalona, a tymczasem nie została rozwalona. Iwami, które mogło ją zniszczyć, padło. Shima, która mogła ją zniszczyć, padła. Sytuacja nieciekawa. Niestety albo stety. Tutaj też można było to rozegrać trochę inaczej. Z tą Shikishimą zbliżyć się do niej bardziej i pociągnąć jej z torped standardowych. No, tak jak mówię, różnie zawsze można rozegrać tutaj każdą akcję. Ta Shikishima teraz jest mega czujna, jak widzicie, unika tych torped całkiem inaczej niż to było wcześniej. Tutaj postanowiłem, zobaczcie, bo Giring się zadymił, postanowiłem popłynąć mu, pospocić. Zaraz tutaj mu na czacie napiszę, że wyspocę mu tego dedeka, żeby go zabił. Myślałem, że ten dedek będzie tutaj płynął na lewo. Na moje lewo, swoje prawo. Niestety popłynął w drugą stronę. No, widzicie, teraz został zaznaczony, że płynie w drugą stronę. Więc no, Giring wie, gdzie się znajduje, ale ja nie mogę go tak dobrze spocić, jakbym chciał. Tutaj ta Shikishima znowu dostała torpedy. Nawet chodzi zalanie. W tym momencie już myślałem, że będzie pozamiatane i ten pancernik wreszcie padnie. O, jest jegomość. Zaznaczyłem go jeszcze tutaj sobie. Ja zawsze torpeduję. O, zobaczcie, tutaj torpedy oczywiście zadają 10% obrażeń. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Wale wszystko, tam się w ogóle nie czaje. Mogą wejść zalania. Zawsze jakieś obrażenia też tam, byleby jakieś były. No właśnie, wpadły, zabiły i tyle. Szkoda, że ten gościu na Gearingu tego nie przeżył. No takie detale czasem decydują właśnie o tym, co będzie. Gościu skręcił w dobrą stronę i to go uratowało. No, a życie. Życie niestety czasem się układa tak, a nie inaczej. Znowu ta Shikishima ma 7000. No to jest dla mnie po prostu niesamowite.
jakim cudem ona ciągle żyje. Tutaj na tą republikę teraz się znowu połakomiłem. A no niestety, ten pancernik cały czas gdzieś tam na tym końcu świata sobie pływał. Dlatego nie za bardzo chciałem go tutaj się nim zajmować, kiedy miałem bliżej jakieś okręty. I to, które miały więcej HP-ków, były groźniejsze. Widzicie, sytuacja jest nieciekawa, bo jest no, 4 do 6, więc nie wygląda to dobrze. I tutaj, zobaczcie, torpedowanie tych dwóch torped było tylko po to, żeby on zmienił kurs. To też jest taki, no nie fart z mojej strony, mogłem puścić wszystko. Mogłem puścić wszystko, a byłem przekonany, że on wyminie te dwie torpedy. Na spokojnie sobie, że wiecie, no, trochę muszą dopłynąć, więc tutaj będzie miał mnóstwo czasu na zmianę kursu. Tymczasem zobaczcie, one szły idealnie, więc jakbym wypuścił wszystkie, to gościa by nie było. No ale znowu, kto mógł wiedzieć? Mówię, one były tylko po to, żeby on... najchętniej chciałbym, żeby skręcił w prawo na kapa. Na mnie, żeby się nacelował i wtedy bym go dokończył z torpedowania. No, gościu zrobił zupełnie inaczej. Życie, tak jak mówię, nigdy nie wiemy, gdzie kto popłynie. Jak to potem będzie można rozegrać. Te torpedy, niestety, no sami widzicie, nawet jak jest przeciwnik blisko, ciężko, żeby ich nie wyminąć, może tak. Widać je zwyczajnie z daleka, więc macie dużo czasu i nawet takie grzmoty jak pancerniki są w stanie je powymijać. O, cóż, Vermoncik, kolejny cel. On jest akurat dosyć grubiutki, tłuściutki i wolny. Wolne cele oczywiście są zawsze mile widziane. Żeby je poniszczyć, widzicie, już jest 3 do 5. Cały czas mamy dwa kapy, więc to jest no, przewaga, jakiej nam trzeba. Tylko najgorsze, co aktualnie ma miejsce, to jest to, że przeciwnik ma dwa dedeki. A no suby teraz do niszczenia dedeków nie nadają się wcale. Dedeki to jest aktualnie klasa, która gniecie suby jak chce. Jest bardzo trudno skontrować. No chyba, że oczywiście... Nie ma tak, że się nie da, bo się da. Jeśli się zaznaczy na przykład podwójnym pingiem dedeka, to gdzieś tam na, załóżmy, 5 kilometrach, no to można go i sobie zatopić nawet na subie. Ale jak jest dobry dedek, to da radę pounikać, nie będzie miał żadnego problemu. Tak więc trzeba uważać. Tutaj zobaczcie, chciałem Vermonta dokończyć, ale potem zobaczyłem, że ta Wenecja, że ona tutaj coś będzie chyba kombinować i zaczęła lekko zwalniać. Tak mnie mega zainteresowała swoją skromną osobą. Tym bardziej, że płynęła do moich torped burtą, a to jest zawsze dla każdych torped, nieważne jakie to torpedy, coś idealnego. I jeszcze mnie tutaj zainteresowało to, że on właśnie zaczyna hamować. A jak okręt hamuje na akustyki, to nic gorszego po prostu nie może zrobić. Nie ma gorszej opcji niż hamowanie dla akustyków. Dlatego zobaczcie, one już złapały namiar. On nie zmienia kursu, nie zmienia nic po prostu. Co z tego, że włączył R-kę, jak torpedy już miały namiar? Pozamiatane. Trzeba szukać takich właśnie celi, które są, no, dla nas idealne. Widzicie, mogłem dalej Vermonta męczyć, a mogłem właśnie się zająć Wenecją, która była dla mnie, wydaje mi się, no, większość osób uważa, że trudniej jest storpedować krążowniki. Według mnie niekoniecznie. Są krążowniki, których trzeba szukać na subach. Na przykład rosyjskie, jakieś tam Moskwy, Stalingrady. To wszystko gra naprzód, więc jak jesteśmy naprzeciwko tego, torpedy idą idealnie. Zobaczcie, tutaj wielka szkoda, że nasz dedek się nie oddalił. No ale co zrobić? Tutaj cały czas kapy będą teraz pompować dla przeciwnika. No i niestety, bitwa bardzo wyrównana, ale te dwa dedeki to o dwa dedeki za dużo.
Ja nie mam jak ich złapać. Vermont nie ma jak ich złapać. One sobie pobiorą kapy. I tyle. Mogłem tutaj jeszcze się starać tą Shikishimę próbować zatopić, ale no to jest, wiecie, jak on ucieka, to tak jak mówiłem, to jest prawie niemożliwe. No chyba, że jesteście mega cięcy, ale to już musicie być ultra cięcy. Bo naprawdę, wymijanie tych torped, jak się ucieka, mimo że są to, powtarzam, najlepsze akustyki na subach, nie stanowi żadnego problemu. Po prostu żadnego problemu. Dlatego jeśli tego nie umiecie, no to się nauczcie, bo to nie jest wielka filozofia wymijanie ich. I możecie przetrwać każdy atak suba w ten sposób. Pamiętajcie też, że sub was nie dogoni. Nawet takie wolne pancerniki mogą bez problemu uciec dla suba. Bo zwyczajnie subiki, widzicie, ile zasuwają. To jest na pełnej kicie, tam jakieś 30 czy coś. No. I cały czas i tak muszę manewrować i tracić tą prędkość z tego względu właśnie, że... takie prezenty możecie zrzucać. Dlatego... Męczę się tutaj, męczę w nadziei, że jeszcze go złapię i dorwę, ale to są takie... No robię to, bo nic innego po prostu robić nie mogę. Tak naprawdę wolałbym zapolować na jakiś inny okręt gdzieś, ale to już wszystko widzicie. Bardzo wyrównane starcie. No jedne z nielicznych, ale przy takich właśnie można zrobić niezłe wyniki, więc 255 858. Nowy mój rekord na Balao i na wszystkich subach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, po nerfach można dalej poprawiać swoje rekordy. Można dalej robić na subach super wyniki i się fajnie bawić. Trzeba trochę zmienić gameplay. Mówię, z daleka od dedeków. Można torpedować również na daleko i pingać i żyć. Wszystko trzeba robić z rozwagą. Można też z konwencjonalek na bliżej trochę cisnąć. Można grać na bezpiecznie na te 10 km. No, jak jeszcze wam za mało, możecie sobie wziąć niemieckiego podwodniaka i tam sobie na 14 torpedować. Na niemieckim podwodniaku też mam nowy rekord obrażeń, więc też go pokażę. Też fajna bitwa. Dlatego no, muszę na traszerze jeszcze zrobić 200, bo nie zrobiłem. Może kiedyś się uda, chociaż on jest dla mnie najsłabszy. No ale cóż, jest jak jest. Tak to wygląda w szczegółach. Mówię, ciutkę brakło, ale zobaczcie. Myślę, że bitwa całkiem satysfakcjonująca. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.